Ostatni wieczór obchodów Dni Ziemi Siewierskiej upływał w dźwiękach niezwykle melodyjnego popu, połączonego z rockowym brzmieniem gitar. Na siewierskiej scenie wystąpił zespół Wideo. Mam na imię Marek, nie jestem perkusistą. Mam na imię Wojtek i cieszę się, że jestem na koncercie Guns N' Roses, gdyż to nie lada gratka, jak mawiają. Tanetne śminki swoje i róż, tak będzie lepiej już, to wiem. Wokalista i gitarzysta zespołu opowiedzieli nam o pewnym duecie, a raczej niesamowitym trio. Trójkącik. Tak zwany trójkącik. Tak, o tyle ciekawy trójkącik, że trójkącik męski. Mianowicie z Markiem współpracujemy z Janem Borysewiczem. I to jest tak zwany trójkąt bermudzki. Nie wiemy, co z tego wyniknie, ale na razie jesteśmy zadowoleni, tak zwani content. Dlaczego Jan Borysewicz? To właściwie... Lennon nie żyje. Tak. Sinatra. Ringo. Też się tak już czuję. Ale z Ringo duet. To też nie byłoby nic ciekawego. Nie, poważnie. Jest niewiele postaci, których fanami dozgonnymi jesteśmy. I Jan Borysewicz jest jedną z nich. Prawdopodobnie ja w większym stopniu niż Marek. Ale już nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale pewnie tak. Ja kocham Lady Punk ogromnie całym sercem swym i chcieliśmy zagrać, namówić Jana na jeden wspólny numer, a skończyło się na całej płycie. Jan przysyła, komponuje numery, Marek jest alchemikiem muzycznym, czyli robi to wszystko tak, żeby te piosenki brzmiały i wyglądały jak najpiękniej, a ja piszę teksty i wszystko jest pięknie. Współpraca zaowocowała singlem o wymownym tytule Kryzysowy, który premierę miał w maju tego roku. Jesteśmy perfidnymi osobnikami i pomyśleliśmy, że tytuł, który w bezczelny sposób nawiązuje do twórczości Jana z lat 80. I do tego, o czym opowiada piosenka, czyli o kryzysie własnego jestestwa, jest jak najbardziej adekwatny. Zapytani o termin wydania najnowszej płyty dyplomatycznie odpowiadają. To, co chcesz, powiem ci jeszcze raz. To takie samo pytanie jak z końcem świata. Wiemy, że niedługo, ale nie możemy podać bliższej daty. Chociaż jak ty myślisz? Praca. Bliższej, tak. Dalszą możemy podać. Dalszą możemy podać. Na pewno w przyszłości. Nie, poważnie. Myślimy, że jakiś koniec roku, jeżeli nie powstaną tak zwane nieprzewidziane okoliczności. A takich nie przewidujemy. To powinno się udać. Dzień dobry Państwu. Pozdrawiamy wszystkich widzów ITV Siewierz. A dobią to? Wojtek Łuszczykiewicz oraz Marek Jan Kisieliński. Mój przyjaciel. Syn ojca. Syn własnego ojca. No nie wiem. No tak. To jeszcze ustalamy. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Atmosfera podczas koncertu była niesamowita. Bez wątpienia przyczyniła się do tego niezwykła interakcja między zespołem a publicznością. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem show, które zapewnił zespół Wideo. Było super, super zagrali i mi się bardzo podobało. Wspaniały występ, takich powinno być w Siewierzu jak najwięcej i liczę na powtórkę w przyszłym roku. Naprawdę Wideo zespół super. Oby więcej takich koncertów tutaj. Oprócz mieszkańców Siewierza i pobliskich miejscowości, na koncert przybyli także najwierniejsi fani grupy. Przychodź na Wideo, są super koncerty, super zabawa. Można się nie czesać, jak się idzie na taki koncert. Właśnie widzicie, po samym Wojtku nie czeszę się i daję jakoś radę. Bo Wojtek jest charyzmatyczny, no jak widać Daniela ma po nie fryzurę. Niech się kręci cały świat, zawsze niech już będzie tak, jak dziś. Uwieńczeniem wieczoru był widowiskowy pokaz sztucznych ogni. Katarzyna Całka i ITV Siewierz.